króciutko przedstawię gości, chociaż to są osoby znane i w ogóle, i znane też z Łamów Obywatela, także bardzo króciutko. Profesor Ryszard Bugaj, ekonomista, doktor habilitowany, wieloletni uczestnik opozycji demokratycznej, polityk socjaldemokratyczny przez lata, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, przede wszystkim lider partii o nazwie Unia Pracy, z którą później się rozstał, ale był to przez lata jeden z takich nielicznych, mocnych głosów socjaldemokratycznych w polskiej przestrzeni publicznej. Dzisiaj przede wszystkim profesor się zajmuje komentowaniem życia publicznego, komentowaniem bieżącej polityki, komentowaniem procesów ekonomicznych, społecznych. Kolejny nasz gość to jest pan profesor Tomasz Grosse z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor zajmuje się analityką, pracą naukową w kilku dziedzinach, między innymi rozwoju regionalnego, między innymi styku ekonomii i geopolityki, czyli geoekonomią. Jeszcze kilkoma dziedzinami. Jest autorem wielu analiz. Niedawno na łamach Nowego Obywatela mogliśmy poczytać ocenę pana profesora na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. I trzeci z naszych gości to jest profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof, również komentator życia politycznego, autor wielu artykułów, wystąpień medialnych. Znany także z takiej swego czasu bardzo głośnej książki Demokracja Peryferii. Także mamy tutaj takie dosyć różnorodne i spojrzenia czy dziedziny, którymi panowie się zajmują. I chciałem zacząć od takiego troszeczkę retrospektywnego tematu, mianowicie przy ocenie tych 25 lat, które minęły, chciałem, żebyśmy spróbowali przenieść się w czasie, cofnąć o te ćwierć wieku. I chciałem zapytać panów o taką próbę przypomnienia sobie, gdy ten proces dopiero się zaczynał, gdy zaczynała się nowa Polska. Jak wtedy panowie postrzegali to, co może się dziać, to, co będzie się działo, jakie panowie wiązali z tym nadzieje, obawy, jak sobie wyobrażaliście tę nową Polskę. No i też oczywiście o to, ile z tych waszych obaw czy nadziei się ziściło, a ile po prostu, no, stety lub niestety nie udało się wejść w życie. Także od takiej retrospektywy prosiłbym, żebyśmy zaczęli od profesora Bugaja. Nie, nie. Tak? Proszę państwa, no ja muszę się przyznać, że z perspektywy czasu oceniam swoją postawę jako naiwną. Uczestniczyłem jakoś w tym ruchu demokratycznym od zawsze, to znaczy od szkoły średniej właściwie, chociaż nie byłem nigdy bardzo ważny. Ale tak sobie wtedy myślałem, że jak już komunistów się uda pogonić, to tutaj powstanie system demokratyczny, który z dzisiejszej perspektywy chyba trzeba było ocenić jako bardzo wyidealizowany. Myślałem sobie, że będą takie partie, które będą miały swoją jasną tożsamość, które będą się ubiegać o poparcie wyborców, a wyborcy będą oceniać swobodnie i dokonywać świadomego wyboru. No, polska scena polityczna chyba tak nie wygląda. Zresztą ona na Zachodzie wtedy też tak pięknie nie wyglądała, tak idealistycznie, więc muszę tu się przyznać do sporej dozy naiwności. No i oczywiście zakładałem także, że usunięte zostaną charakterystyczne dla schyłkowego okresu komunizmu blokady rozwoju. I to akurat troszeczkę się powiodło. Ale też miałem nadzieję, że to nie będzie, ten proces nie będzie związany z tym, przed czym autorzy lewicowi zawsze postrzegali, to znaczy przed bardzo dużymi nierównościami. No i to się nie udało. W Polsce nierówności, które się ukształtowały, nie są z pewnością rekordowe w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, te nierówności są większe. Ale na tle Europy nierówności, które nam wyrosły w Polsce, są bardzo duże
i wiele wskazuje na to, że one właściwie przekreślają zasadę równego startu, która jest trochę lewicowa, trochę liberalna, ale że mamy do czynienia z blokadą normalnej mobilności, która coraz bardziej narasta. Więc jestem bliski sformułowania tezy, że sporo się nie udało. Ale chciałbym tą tezę zrównoważyć także takim stwierdzeniem generalnym, o którym jestem bardzo przekonany, mianowicie takim stwierdzeniem, że na odesłaniu systemu komunistycznego do lamusa historii stracić nie można było. I generalnie rzecz biorąc, nie można powiedzieć, że ten bilans jest negatywny. My stoimy przed poważnymi problemami, moim zdaniem coraz większymi problemami stoimy, ale droga, którą mamy za sobą, to jest droga, którą przebyliśmy, generalnie rzecz biorąc, z sukcesem. Już mówiłem, że mamy do czynienia z różnymi blokadami, ale myślę, że ciągle stoimy przed szansą wyboru drogi, która usuwałaby pewne mankamenty, odblokowywałaby to, co nasz rozwój w tej chwili hamuje. I myślę, że o tym będziemy potem troszkę mówić. Pan profesor Grossy, proszę. Także mimo wszystko wstanę, żeby być lepiej widocznym, jeśli można. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie w tak zaszczytnym gronie. Mam okazję się znaleźć. Jeśli tak mogę nawiązać do Pana pytania, to zacząłbym od pewnej anegdoty. Otóż ja w czasie początków transformacji byłem bardzo młodym człowiekiem. Mniej więcej tak jak niektórzy tutaj zasiadający. I widziałem Pana profesora Bugaja w telewizji w czasie takich spotów specjalnie, że tak powiem, adresowanych, pierwszych wolnych spotów reklamujących pierwsze wybory. No i rzeczywiście niesamowicie z wypiekami słuchałem każdego właśnie tego spotu z panem profesorem i wydawał mi się wtedy absolutnym guru i kimś niezwykle ważnym po stronie opozycji. I później byłem bardzo zmartwiony, że tak naprawdę taki człowiek, którego ja uznawałem za kogoś niezwykle mądrego, nie znalazł się w centrum, tak? Tylko raczej na obrzeżach tej transformującej się Polski. Ale w związku z tym ta anegdota o tyle ma głębszy sens. Znaczy, może zacząłem od niej nie przez przypadek, dlatego że ja tak naprawdę nie miałem takiej wiedzy i takiej świadomości, żeby w swoim wieku móc obiektywnie ocenić ten okres. Raczej byłem takim młodym entuzjastą, który żył w ciekawych czasach. Natomiast później tak jak spoglądałem na miejsce profesora Bugaja, że jest troszeczkę mniej znaczące i jakby wręcz odsuwane troszeczkę na margines, to i troszeczkę gorzkniemy w tej obserwacji, to również z pewnym wyrzutem czy z pewną nutą goryczy, przeżywając swoje najlepsze lata jakby w tej nowej rzeczywistości, też dostrzegałem, że to nie jest tak optymistyczne, jak początkowo myślałem. I żeby już skończyć tą pierwszą wypowiedź, to bym postawił dwie tezy. Moja ocena, oczywiście po jakimś czasie, już bardziej w oparciu o lektury, o background naukowy i tak dalej, zmierza do dwóch konkluzji, albo przynajmniej takich dyskusyjnych tez. Pierwsza teza jest niezwykle, może się Państwu wydać dziwna, bo ja mam wrażenie, że chociaż dużo się zmieniło, to tak naprawdę niewiele się zmieniło. To znaczy, i tutaj mam na myśli po pierwsze to, że w dalszym ciągu jesteśmy peryferią, tylko jakby innego układu geopolitycznego, ale w sensie autonomii decyzyjnej, w sensie takiej autentycznej suwerenności, moim zdaniem jesteśmy bardzo ograniczeni. Po drugie, niewiele się zmieniło również pod względem
na przykład funkcjonowania polskiej administracji. Ona jest niezwykle etatystyczna. Naprawdę tutaj niewiele widzę różnic, jeśli porównać jakość obciążenia, również te finansowe, funkcjonowania administracji z okresem PRL-u. Mamy jakiś tam układ polityczny, który moim zdaniem też jest, nie spełnia w sensie jakościowym norm demokratycznych. W dużym stopniu adaptuje pewne zewnętrzne impulsy polityczne i regulacyjne. I to tutaj też nie ma zmian. Więc to jest jakby pierwsza teza, można oczywiście nad nią dyskutować, ale nie mam czasu, żeby ją uzasadnić. Druga teza jest taka, że oczywiście nastąpiła pewnego rodzaju pozytywna zmiana. Ja bym to przyrównał do okresu Gierka, kiedy w tym socjalizmie mieliśmy boom inwestycyjny, mnóstwo się budowało, mnóstwo się kupowało i tak dalej, i tak dalej. Więc jest pewnego rodzaju zmiana na korzyść. Ale i ona jest dzięki transformacji, dzięki pieniądzom europejskim, dzięki napływowi kapitału zagranicznego, który jest głównym mechanizmem rozwoju. Więc my korzystamy, tak? Ale jednocześnie ten rozwój napotyka różnego typu bariery. Jakby wyczerpujemy tą trajektorię rozwoju. Jesteśmy jakby u progu tej epoki Gierka i wszystko wskazuje na to, że możemy, że jednocześnie ta trajektoria może się okazać pewną pułapką rozwojową. Znaczy nie będzie tak łatwo się przestawić na inne tory, a możemy zacząć odczuwać skutki negatywne tego okresu, w sumie całkiem pozytywnego, pod pewnymi wskaźnikami, z pewnych względów. Czyli to druga teza to jest jakiś rozwój, który się kończy i może się okazać pułapką w kolejnym okresie. Profesor Krasnodębski. Przepraszam. Może nie będę wstawał. Ja jak pan woli, nie ma absolutnie żadnych. No jestem tutaj w kłopocie, bo pierwsze chciałem zacząć swoją wypowiedź od tego samego, od czego zaczął profesor Buka, to znaczy od swojej naiwności. Niech pan się dołoży. A następnie przejść do podobnej ceny sytuacji jak pan profesor Grossem. Ja, więc ja tylko to uzupełnię. Rzeczywiście jest tak. Ja pamiętam te nadzieje w latach końca komunizmu, jak zaczyna się polska transformacja, to przez jakiś czas byłem w Oxfordzie, czy w Cambridge, u nas takim człowiekiem rozmawiałem, który pracował gdzieś tam w ichniejszym Ministerstwie Finansów. Powiedział, jak tu rynek wkroczy, to szybko zmieni gwałtownie. Rynek jest taki, no to była jeszcze epoka taczeryzmu. No to tak ludzie myśleli. Ja pamiętam ten czas, kiedy moi koledzy odchodzili z uniwersytetów, zakładali małe firmy, od demoskopijnych po jakieś inne firmy, tak? I wszyscy wierzyli, że istnieje coś takiego, taki grassroot kapitalizm i że te firmy będą wzrastały, były kreowane już od razu. Nasi koledzy socjologowie założyli taką firmę, która się nazywała Demoskop. Już nazywano to, że to będzie polski Galup. To były wszystkie, w każdym jakimś małym miasteczku powstawały prywatne uczelnie, które miały być następnym Oxfordem i Cambridge. I to wszystko miał ten rynek wytworzyć. Ten dobry. Więc to była ta jedna iluzja. I do końca ją podzielałem. A druga to była taka iluzja jednak związana, myślę, bardzo z taką wiarą, mimo wszystkich różnic politycznych, z wiarą w tą kontrelitę, która się w Polsce ukształtowała, że oni są inni, kompetentni, uczciwi, przede wszystkim może nawet jeżeli niekompetentni, to uczciwi, że to różne rzeczy się nie powtórzą. No tak, ja jakoś tam wyjechałem już w 90 roku na stypendium roczne, wyjechałem w takim zasadzie przeświadczeniem, że mogę się zajmować swoimi bardzo wtedy abstrakcyjnymi zainteresowaniami, teorią socjologiczną i fenomenologiczną, bo jak to, ta polityka już jest w dobrych rękach. Zresztą ja pamiętam pana profesora Buka jeszcze z dawniejszych czasów, z takiej pierwszej dyskusji ekonomicznej z ekspertów Solidarności, z ekspertami reżimowymi wtedy, prawda? I też kiedyś miałem okazję
To było w okresie stanu wojennego. Przyjechał burmistrz, nie wiem czy pan to pamięta, burmistrz Wiednia. I spotkaliśmy się w kotle, tam trochę tłumaczyłem. Także z tamtego czasu się zna. Więc ta naiwność polityczna szybko mi przeszła, bo ponieważ byłem w Niemczech i widziałem, jak Niemcy się jakoś inaczej tego wszystkiego zabierają. Ja nigdy, zawsze podkreślam, że dla mnie taką jednak sprawą zasadniczą była sprawa lustracji. Że tam od lewa, od prawa, nie, jakby było jakby oczywiste, że trzeba. Ta lustracja znaczyła coś więcej niż tam ściganie jakichś osób, tylko przebudowę instytucji, w tym na przykład instytucje uniwersyteckie. Od początku, prawda? Że rozwiązywano uniwersytety, zawiązywano je na nowo. Także odbywała się modernizacja, która nie polegała tylko na tym, że był potem transfer pieniędzy, do tej pory jest transfer pieniędzy z zachodu na wschód, tylko rzeczywiście odbywa się przebudowa instytucji. I o tym w Polsce jakby kompletnie nikt nie myślał. Tam takim jednym dla mnie, ja tylko raz byłem w życiu na kongresie, zjeździe socjologów polskich, to było w Toruniu w 1990 roku. I tak w zasadzie oczekiwałem jakiejś burzy, dyskusji, też rozliczenia wewnętrznego środowiska naukowego. No to bagienko było PRL, prawda, jak to działało. Natomiast usłyszałem wtedy z ust pani przewodniczącej takie zdanie Towarzystwa Polskiego Socjologicznego. My, socjologowie, zawsze wiedzieliśmy, czym jest komunizm. I jakby nie istnieje żadna potrzeba, żebyśmy się teraz głębiej nad tym zastanawiali. I teraz, więc od tego jakby się zaczęła ta krytyka. Ta książka, którą pan zresztą wspomniał, to była jakaś taka trochę obrachunkowa z tym pokoleni też ludzi i też ta gwałtowna zmiana, ja się zajmowałem w zasadzie dyskursami czy ideami, jak to się zmieniło, bo to też jest było niezwykle ciekawe, jak się zmienił sposób myślenia w ogóle o społeczeństwie, ta myśl rozwijana w opozycji, mniej więcej do 87, 8, nawet 9 roku i potem co było dalej. Natomiast jeżeli chodzi o taką ocenę, no i a potem już była taka ideologia, no na przykład, nie wiem, no, znaczy kompletnie jakieś absurdy, prawda? Kapitał nie ma narodowości, 1 milion trzeba ukraść, te wszystkie rzeczy. I cała ta ideologia transformacji, teraz tutaj pan prowadzący o tym nie wspomniał, no ale od 2-3 miesięcy jestem w Parlamencie Europejskim, się przysługuję, muszę powiedzieć, nawet świetle tego, co się dzieje w tych instytucjach, jak się myśli w ogóle o gospodarce, to po prostu był kompletny absurd, prawda? Jak się, jak się reguluje kapitalizm, jak się chroni w sposób ukryty własne przedsiębiorstwo, własne interesy ekonomiczne i tak dalej. Więc ocena jest ambiwalentna, to znaczy ona jest ambiwalentna, bo tak, z jednej strony ja ciągle spotykam zresztą przedstawicieli obozu rządzącego, którzy po części wierząc to opowiadają właśnie taką jedną wielką historię sukcesu. Tam to premier Donald Tusk, ale ten Komorowski, no właśnie, kto by to pomyślał, że ja teraz po 25 latach będzie, prawda, Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej, albo ktoś. No i rzeczywiście jest też tak, że jak się jest tutaj, teraz mówię jako fenomenolog, który musi coś zobaczyć, dotknąć zmysłowo, że jak się człowiek obraca w pewnych sferach, człowiek nie wchodzi do pociągu relacji TRK, relacji Warszawa-Łódź, tylko pozostaje w obrębie hotelu Sheraton i innych hoteli, spotyka się na obiadach, no to oczywiście, no wspaniale, jesteśmy już częścią Zachodu, a nawet przeskoczyliśmy. Ja pamiętam kiedyś właśnie po takim jakimś pobycie krótkim w takich sferach wracałem do Bremy, gdzie mieszkam i akurat był to pociąg ranny, ludzie jechali do pracy, prawda, zmęczeni, to tak jak Smoleń kiedyś. I widziałem ten zachodni proletariat w porównaniu z polską upper class, no to można powiedzieć, no dogoniliśmy, a nawet przegoniliśmy. I bardzo łatwo można stracić poczucie rzeczywistości, no ale jest z drugiej strony, jak się przyjeżdża, no to się widzi, tak jak pojechałem taksówką, ale wszystko jedno, czy to jest Łódź, czy to jest Rzeszów, który byłem w tamtym tygodniu, to przede wszystkim uderza ogromna jakaś ilość pracy, która jest do wykonania, prawda? Też bieda, taka stagnacja na pewnym poziomie, to co pan powiedział, ale ja jeszcze widzę coś więcej, to znaczy ja widzę rzeczywiście taki regres, powrót do postaw,
z lat 70. też w sensie politycznym. No, na przykład, że ludzie mówią mi często, na przykład ktoś mówi ze sfer akademickich, czegoś nie powie albo nie podpisze, bo to mu zaszkodzi w karierze. Profesorze Belwederski albo nie będzie dyrektorem instytutu. Jak obserwuję moich dawnych kolegów, to oni w gruncie rzeczy reprodukują, to jest taki, prawda, buduje habitus, habitus PRL-u, ponieważ władzę mamy monocentryczną, odżył. I teraz jeszcze jedną taką anegdotkę Państwu powiem, która ilustruje to, jak to w zasadzie odżywa. Ten neogierek jest też na poziomie takiej świadomości. Jechałem z pewną posłanką ostatnio samochodem w Brukseli do parlamentu, samochodem, i ona właśnie zaczęła taką opowiedzieć, takie success story, mówi: no ja przecież ja pasałam krowy, teraz proszę, jestem tam posłanką. Ja mówię: pani poseł, pani pierwszy jest wybitną osobą, więc trudno porównywać z normalnym, prawda? A po drugie, takie opowieści to Mieczysław Rakowski, prawda, zawsze mówił o PRL-u, że gdyby nie PRL, to by nagle pasał krowy. Ona dokładnie to zareprodukowała. I to jest jakieś oderwanie. Jeszcze będziemy mówili o różnych aspektach. No. Właśnie też pozycji międzynarodowej Polski. Jest jeszcze jedna rzecz oczywiście. Jeżeli się rozmawia teraz z ludźmi obozu rządzącego, który jest właśnie czymś więcej niż partią, albo to jest jakaś typ mentalności, to oni, ci bardzo rozsądni, zaczyna się, to ja nie znajduję różnic między nami w diagnozie, prawda? To jest oczywiście w rozmowie prywatnej. Ani w ocenie, czym jest Unia Europejska i jak działa polityka europejska, ani w ocenie w zasadzie pozycji tam gospodarczej Polski. Tylko że jak wychodzimy na forum publiczne, to co oni mówią Polakom, prawda? I jak się zachowują, a zachowują się, tak jak mówię, reprodukcja polega na tym, że wszyscy drżą te swoje stanowiska i to mniej więcej taka sama wiera. No to tutaj się pojawia ta różnica. No, na przykład ja, ktoś mi powiedział teraz niedawno, bo to nie chodzi o to, że Donald Tusk będzie tam przewodniczącym Rady Europejskiej, tylko ile my stanowisk na tym zyskamy. Co jest oczywiście ważne, także Polska gdzieś tam będzie umieszczała swoich wysokich urzędników w Unii. Ale tak naprawdę to jest oczywiście jakiś interes grupowy, który to jest za tym stoi. Więc, no jak mówię, ambiwalentna bardzo ocena, no bo trudno też nie zgodzić się z stwierdzeniem, że jeżeli odnosimy, to już może ostatnie zdanie, jeżeli odnosimy to do czasu komunizmu, to oczywiście zrobiliśmy ogromny postęp, tylko to jest 25 lat, to jest ćwierćwiecz. I ja sobie tak się pomyślałem kiedyś, jak wyglądała Republika Federalna Niemiec po 25 latach. To znaczy, prawda? Relatywnie oczywiście do zamożności i pozycji tego społeczeństwa, ale też jednak pokonane, prawda, społeczeństwo ze zniszczonym przemysłem. Więc jeżeli odnosimy to do komunizmu, a starsze pokolenie to odnosi, no to oczywiście sukces, prawda? Jeżeli jak młodzi ludzie, ja często jak ucząc na uczelniach, to stwierdzam, że nie wiem, państwa środowisko jest być może inne, ale większość młodych ludzi jest dzisiaj konformistami, to znaczy akceptują ten świat taki, jaki jest, prawda, z możliwością imigracji. I odnoszą to w zasadzie tylko do swoich aspiracji, które mam nadzieję, że spełniają, więc jakby brakuje tej krytyki, jeżeli się nie ma żadnej krytycznej miary, tą krytyczną miarą jest też pewna realność, polityczno-gospodarcza w Europie, no to można uznać, że wszystko jest wspaniale, odnieśliśmy wielki sukces, prawda. Dopóki nie przyjdzie, no nie wiem, jakby własny los, prawda, albo te mocniejsze kryteria, wtedy się okazuje, że rzeczywiście się zgadza, że w pewnym sensie stoimy w miejscu, czy jest jakaś stagnacja, nawet będzie o tym, że istnieje pewien projekt. Dziękuję naszym gościom. Tutaj się pojawiło wiele wątków i chciałbym, żebyśmy kilku z nich się po prostu przyjrzeli troszeczkę dokładniej. To będą takie wątki dosyć standardowe, ale z kolei bardzo ważne dla życia publicznego, dla kondycji naszego kraju. I zacząłbym od wątku, który można by nazwać ideologicznym, czy dotyczącym tego, co dominowało w dyskursie publicznym przez te ćwierć wieku. Ja chciałbym się zapytać naszych gości o to, jak oceniają właśnie ten taki główny nurt idei, który dominował przez te 25 lat w Polsce. Nie tylko jak oceniają to, co było jakby często gdzieś tam powtarzane w mediach, ale także
o to, czy zdaniem panów te idee wyrażały interesy, czy to kraju, czy społeczeństwa, czy dużych grup, czy na przykład jakichś grup ważnych w tym dyskursie zabrakło. Jakich też idei panu zdaniem po prostu brakowało, które byłyby dla kraju korzystne, a w tej debacie nie miały możliwości się pojawić, przejść na pierwsze strony do największych publikatorów i tak dalej. Także taką właśnie prosiłem o taką ocenę tej rzeczywistości ideowej trzeciej RP i proponuję tego się porządku politycznego trzymać nadal. To jest ważne pytanie w moim przekonaniu. Odpowiedź na to pytanie nie jest często udzielana, ale ja sądzę, że ta odpowiedź jest ważna. Otóż my żeśmy przystępowali do transformacji ustrojowej w roku 90. To jest rok, w którym świat krajów rozwiniętych jest bardzo silnie zdominowany, przynajmniej jeżeli chodzi o problematykę społeczną i gospodarczą, przez myślenie w ramach doktryny neoliberalnej. To jest po roku 80., kiedy rozpoczyna się odejście od formuły tego kapitalizmu powojennego, która była taką odroczoną reakcją na wielki kryzys lat 30. Kiedy następuje, myślę, takie dość definitywne odrzucenie, nie wartościujmy w tej chwili, doktryn i stylu myślenia keynesowskiego i praktyk keynesowskich, które zdominowały kraje wysoko rozwinięte po wojnie, gdzie najpierw odnoszono wielki sukces, szybki wzrost, rozwinięte bardzo państwo opiekuńcze, niskie nierówności. A potem zaczęło się to psuć. W połowie lat 70. było już dość mocno popsute. No i rozpoczyna się na Zachodzie od pani Thatcher, od Reagana w Stanach Zjednoczonych. Zwrot bardzo generalny. Mnie się wydaje, że to myślenie bardzo zdeterminowało horyzont polskiej wyobraźni. Jeżeli miałbym znowu nawiązać jakimiś anegdotami, to bym powiedział, że nawiązując do takiej anegdoty, jaką było spotkanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego jeszcze w 1989 roku z Jeffreyem Sachsem. Jeffrey Sachs przedstawia w sposób, powiedziałbym, niesłychanie optymistyczny perspektywy polskie z jednym zastrzeżeniem. Dzisiaj Jeffrey Sachs się przedstawia jako socjaldemokrata. Nikt wtedy nie mógł tego poznać, że przemawia do nas socjaldemokrata. W żaden sposób nie można było tego poznać. Ale mówi nam proste rzeczy, które robią wielkie wrażenie na ogromnej większości tego klubu. Mówi, że właściwie rynek i przyjęcie takiego lekarstwa, które tradycyjnie było zapisywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że to jest droga, na której nie ma nic, co będzie nieprzyjemne. To nie będzie droga męcząca. Przeciwnie, króciutko przez moment głowa rozboli, ale potem już będzie wszystko cudowne. No i my na tą drogę w Polsce wchodzimy. Ja teraz, pisząc jakiś taki tekst, stawiam takie pytanie. Nie pierwszy raz je stawiam, ale tym razem z jakimś może trochę dłuższym namysłem. Czy istniał wybór w tamtym czasie? Otóż w sensie intelektualnym ten wybór istniał. Natomiast nie istniał wybór polityczny. W tym czasie wszyscy są tak bardzo przekonani, że trzeba być maksymalnie daleko od całej obecności państwa w gospodarce, w życiu społecznym, że jakkolwiek alternatywa takich przekształceń, które by były przekształceniami bardziej gradualistycznymi niż to, co zaserwował Leszek Balcerowicz, ta alternatywa nie miała szansy uzyskania wystarczającego wsparcia politycznego. Nie miała takiej możliwości. Nawet gdyby zacząć od takiej formuły, to ona oczywiście w tamtych warunkach, przy tamtym dziedzictwie, tego, co było odziedziczone po czasach komunistycznych, nie mógł to być sukces na miarę tych oczekiwań, które roztaczał m.in. Jeffrey Sachs.
i oczywiście nawet jakby to było przy mniejszym poziomie kosztów, jak powiadam, to przy jakichś kosztach by to się odbyło i następna runda oczywiście musiałaby należeć do tych, którzy byli całkowicie zdominowani przez myślenie takie neoliberalne, bardzo wolnorynkowe, które w tamtym czasie dominowały. A potem, co się dzieje potem? No potem, jak się wydaje, wytwarzają się pewne interesy, powstają grupy beneficjentów, którzy są wpływowi i którzy ten pierwotny wybór bardzo utrwalają. Od tego pierwotnego wyboru jest coraz trudniej odejść, nawet jeżeli on kumuluje problemy, a w moim przekonaniu skumulował tych problemów bardzo dużo. No więc, proszę Państwa, to myślenie, które w trywialnej postaci było troszeczkę tak przedstawiane w środkach masowego przekazu, że właściwie ktoś, kto w 92 roku nie założył jeszcze hurtowni, to jest jakiś troszeczkę nienormalny na umyśle. Widać jakaś niedojda, nie potrafi się odnaleźć w prawdziwej demokracji i w nowej rzeczywistości. To myślenie było bardzo silne i ja jestem ostrożny w krytyce tych, którzy w tamtą stronę się skierowali, bo myślę sobie, że presja intelektualna, presja emocjonalna była bardzo silna. A potem, jak powiadam, to się zaczęło bardzo wszystko blokować i wybór jest w tej chwili bardzo trudny. Proszę Państwa, ostatnie dwa zdania. My mamy w Polsce właściwie system podatków degresywnych. Jak spojrzeć na niego, patrzę tutaj z niepokojem na Zbigniewa Modzelewskiego. Przy nim nie powinienem tego mówić, ale zapomniałem, że on jest na sali. Więc już powiem, będę brnął dalej. To znaczy, spojrzeć na cały system podatkowy, to on jest degresywny oczywiście w tym sensie, że zróżnicowanie dochodowe po opodatkowaniu jest prawdopodobnie większe niż przed opodatkowaniem. Tak działa ten system podatkowy. Ale jest rzeczą właściwie tabu powiedzieć, że jakieś kategorie podatków powinny być wyższe. Że wysokie dochody powinny być obciążone wyższymi obciążeniami, wyższymi stawkami podatkowymi. I to jest tabu. Ciągle jesteśmy w tym myśleniu, które ma nas prowadzić do tego, że podatki mają w nieskończoność się obniżać, które notabene 90% Polaków jest naprawdę przekonany, że poziom fiskalizmu w Polsce jest bardzo wysoki. Ale wszystkie porównania międzynarodowe tego nie potwierdzają. Wydaje się bardzo wielu ludziom, że płacimy na przykład bardzo wysokie podatki PIT-owskie. Proszę Państwa, one dają 2,5% PKB w dochodach sektora finansów publicznych. Są właściwie na marginesie. Krótko mówiąc, wracając do początku tego pytania pana Okraski, powiem tak. Ten moment wyboru był bardzo ważny. On organizował polską politykę, polską scenę polityczną, on organizował program transformacji. Powiedziałbym tak, gdybyśmy dzisiaj przystępowali do transformacji polskiej gospodarki, prawdopodobnie ona by miała inny program. 3 dni temu czytam na łamach Gazety Wyborczej, 3 czy 4 dni temu, wywiad z Krzysztofem Bieleckim. Krzysztof Bielecki mówi, tu nawiązuje do tego, co profesor Krasnodębski mówi. Jak to mówi? Oczywiście, że kapitał ma swoją narodowość. To jest ten sam Bielecki, który wtedy, kiedy był premierem, miał pogląd całkiem inny. To przecież nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Więc te przewartościowania się dokonują, one się dokonują powoli, ale gdybyśmy dzisiaj robili te wielkie zmiany, myślę, że ich program byłby inny. Szanowni Państwo, ja chciałbym skoncentrować się na 3 czynnikach, odpowiadając na Pana pytanie. Po pierwsze, na rzecz, która być może nie jest tak często przedmiotem dyskusji, czyli kwestia geopolityki. Ja wracam do tego, że jednak myśmy byli państwem peryferyjnym lub na quasi-peryferyjnym. Wszystko jedno, jeżeli chodzi o etykietkę, prawda? Każdy z tych pojęć ma swoją jakąś tam definicję naukową. W każdym razie my nie decydowaliśmy w pełni o warunkach transformacji.
i również w pełni w tym sensie o transformacji, która towarzyszyła na przykład naszej integracji z Unią Europejską. Pewne warunki były nam narzucane przez aktorów zewnętrznych, którzy rzeczywiście decydowali, którzy byli głównymi decydentami. To nie jest przypadek, że Leszek Balcerowicz był wicepremierem, prawda, bodajże w dwóch czy w trzech rządach, i jakby jego plan transformacji dostał zielone światło. On miał ogromne wsparcie, jak wiadomo, sił geopolitycznych, które miały decydujące zdanie. W tamtym okresie Amerykanie rozstrzygali wszystko. Taka jest prawda. I to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Z całym szacunkiem dla pana profesora, który był, obserwował to jakby na innym poziomie. To znaczy dyskusji, które były w gremiach politycznych itd., itd. Ale trzeba pamiętać, że jak już przechodzimy do decyzji, to ci decydenci, nie całe kluby, prawda, tylko kilka osób, oni byli konfrontowani z ambasadorami Stanów Zjednoczonych itd., itd. Z różnego rodzaju przedstawicielami oto misji Banku Światowego, a to Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy po prostu im dawali na tacy pewne rozwiązania. My wiemy już w tej chwili, że pisali pewne ustawy, które były po prostu przyklepywane w polskim parlamencie. Jak któryś z rządów SLD buntował się w pierwszym okresie transformacji przeciwko prywatyzacji banków polskich. Kołodko w pewnym momencie miał taki pomysł, żeby i rzeczywiście buntował się przez długi okres czasu przed prywatyzacją Banku Handlowego City, przekazaniem City. To kto go złamał? Ambasada Stanów Zjednoczonych. Ambasada Stanów Zjednoczonych wymogła na nim, grożąc, że nie dostaną, że nie dostaniemy jakiejś tam większej pożyczki z IMF-u. Tak wyglądała transformacja, że tak powiem, od kuchennych drzwi. Więc to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są nasze elity. I chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, bardziej pozytywna dla polskich elit, to jest to, że rzeczywiście były niedoświadczone, szczególnie solidarnościowe, nie miały wiedzy, nie były wykształcone, nie pochodziły z najlepszych uniwersytetów, nie wiedziały, że są różne ścieżki. Poza panem profesorem, który miał świadomość, że istnieje odmiana kapitalizmu socjaldemokratycznego czy skandynawskiego, to my wszyscy myśleliśmy, znaczy mówię o tych elitach pozostałych, że jak jest kapitalizm, to znaczy, że to jest kapitalizm amerykański, tak? Więc to jest pierwsza prawda o naszych elitach. Jak przyjechał jakiś w związku z tym profesor Sachs, prawda, z amerykańskiego renomowanego uniwersytetu, no, po prostu spijali mu każde słowo z ust. I trudno się dziwić, bo oni wychowywali w PRL-u, po polskich szkołach, gdzie mieli się czegoś nauczyć. To prawdopodobnie gdyby paradoksalnie studiowali na moskiewskich tych uczelniach, to by byli bardziej wyedukowani pod tym względem niż po tych polskich. Ale to jest przepala akurat, jeśli chodzi z mojej strony. W sensie takim, że akurat Rosjanie i rosyjskie szkoły miały dostęp do tej wiedzy, po prostu. Miały dostęp do tych czasopism, do tych podręczników i tak dalej. Oni czytali tę literaturę zachodnią. Druga rzecz. Na elity możemy spojrzeć niestety również z punktu widzenia takiego parafialnego czy peryferyjnego. My musimy pamiętać, że nasze elity jednak to są elity od pokoleń. Przyzwyczajone do tego, żeby trzymać siłę. Ja już nie mówię tylko o SLD, które oczywiście miały to we krwi, można powiedzieć, w sposób naturalny, bo w ten sposób się rozwijały. Że miały patrona geopolitycznego w postaci Moskwy i wiadomo było, że trzeba z nim trzymać. Więc akurat to, że się SLD bardzo łatwo przestawił na nurt neoliberalnej gospodarki. Proszę, przypominam tylko tą propozycję Leszka Millera o podatku liniowym. No, to nie jest przypadek. Natomiast śmiem twierdzić, że my takie klankowanie, to my mamy już od czasów sarmackich,
w sensie, że nasze elity niestety nauczyły się przez wieki myśleć nie suwerennie, nie autonomicznie, nie o dobru publicznym, tylko o dobru własnej rodziny, najlepiej rodu, najwyżej rodu, jakiejś formacji, jakiejś grupy. Oczywiście nie odmawiam tego wszystkim, braku patriotyzmu, broń Boże, przemyślenia wspólnotowego. Niestety bardzo często ten patriotyzm w naszym wydaniu jest tylko taką retoryką, która skrywa tylko, że tak powiem, różnego rodzaju interesy. Ale no, jestem zbyt być może młody, żeby tutaj kogoś oceniać. Natomiast stawiam taką tezę, że pewnego rodzaju konstrukcja wdrukowana do świadomości naszych elit od wieków polega na tym, że szukamy mocnego patrona. Więc to współgra z pewnym modelem geopolitycznym, i tym starym, i tym nowym. I teraz trzecia rzecz, którą chciałem sobie powiedzieć, to niestety debata publiczna i polska demokracja jest bardzo powierzchowna, jest bardzo manipulacyjna. Ona służyła bardzo dobrze takiej transformacji sterowanej z tylnego siedzenia. Pewne rzeczy się wrzuca, o których w ogóle się o nich nie dyskutuje, tylko po prostu się je uchwala. I tak było na początku transformacji, tak było później z integracją europejską, kilka czy kilkanaście lat później. Natomiast demokracja, prawdziwa debata jest szczątkowa. Ktoś, kto się nie zgadza z pewnym głównym nurtem, to jest od razu do narożnika jako wariat traktowany. I po prostu jest odspawany od wpływu na opinię publiczną. Co z tego, że on może się pokazać w jakichś niszowych mediach i zdobędzie nawet poklas, prawda, ludzi niezależnie myślących, ale to jest ile? Kilka tysięcy osób góra, czy kilkadziesiąt, może w zależności od mediów. Ale z punktu widzenia pewnej masy krytycznej, która się liczy w demokracji, to nie ma żadnego znaczenia. Wiadomo, że media głównego nurtu, pewien dyskurs, który narzucają, polityczny, programowy i tak dalej, on jest dominujący. Ale ta debata, moim zdaniem, ona jest, przynajmniej była w dużym stopniu przez lata, no taka bardzo zero-jedynkowa, na zasadzie pewnej wręcz propagandy, tak? Narzucania pewnych rozwiązań z góry. Ktoś narzuca, a cała reszta idzie w tym nurcie. Nie ma dyskusji. Dopiero teraz, właśnie wracam, i to już ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Kasto-Dymski. Elity, które są, że tak powiem, przy tym decydenckim obszarze najbardziej, one widzą, że pewien model się wyczerpuje. Oni mają świadomość tego, że to, że tak powiem, zbliżamy się do pewnej ściany. Nie mają recept. Widzą tylko zagrożenia. W związku z tym pozwalają, że tak powiem, na bardziej swobodną dyskusję. I dopiero teraz mamy, moim zdaniem, jakieś próby poszukiwania jakichś alternatyw. Chociaż stare nawyki są bardzo silne w dalszym ciągu. Ja może zacznę od tego, że w zasadzie stało się to, o czym ja zawsze marzyłem, przybywając, mieszkając też za granicą. Więc ja zawsze chciałem, żeby Polskę pokazywano jako kraj sukcesu, kraj rozwinięty, kraj wspaniały. Pamiętam, jak Polska przystępowała do Unii Europejskiej, mniej więcej w czasach tego, to wtedy straszono Polską. Tak? To jeszcze potem było, jak było polski hydraulik, jak wiadomo, przeważył konstytucję europejską. Pamiętam, że wtedy, powiedzmy, prasa europejska była pełna takich zdjęć polskiego zawiedzonego rolnika, który z jednym koniem orzeł, prawda? Kiedyś przyjechałem do Anglii, odebrał mnie kolega na lotnisku i trzymał licant taki, prawda, czytany przez inteligencję niemiecką grupy tygodnik. I
rzeczywiście na pierwszej stronie takiej właśnie roli, gdzie zobacz, jak was widzę. No. I pamiętam różne takie dyskusje, o tym myśmy się tutaj oburzali, że ten stereotyp raczej nie pokazuje nowej klasy średniej w Polsce, że się zmienia. No i teraz wreszcie mamy taką sytuację, przybyć, że nigdy, jeżeli teraz mówimy o sukcesie, nigdy jeszcze Polska nie miała takiej prasy, tak jak teraz to. Wszyscy mówią, no w ogóle jak wspaniale, ta w związku z Ukrainą, porównuje się Polskę z Ukrainą i tak dalej, prawda? Więc same PA w zasadzie na temat polskiego sukcesu, to dzisiaj ja czy moi koledzy o podobnych poglądach mówią, nie, ale to jest inaczej, prawda? Więc jeszcze na tle Węgier, które są oczywiście. I teraz można się zastanawiać oczywiście, dlaczego to tak jest, dlaczego mamy taką dobrą prasę. Znaczy, ja bym powiedział cynicznie, że dlatego, że Zachód, prawda, czy te kraje, czy te kręgi, prawda, czy elity polityczne, europejskie, mają taką Polskę, jaka im jest potrzebna. Tak? Kapitał zagraniczny ma taką Polskę, jaką potrzeba. I zresztą, jak się pojawiają takie artykuły, w którym się tam teraz oceniano rządy Tuska, to się mówi, no ale on gwarantował tu stabilność. No co oni w zasadzie, co jest potrzeba? Stabilność prawna, żeby nie było, prawda, niepokoju, nie ma już wielkich niepokojów społecznych. Politycznie przestaliśmy w 2005-2010 roku, sprawialiśmy jakieś kłopoty. Można powiedzieć, nareszcie kwestia polska została rozwiązana. Tak? Ona jest jakby gospodarczo rozwiązana, my się cieszymy, prawda? Cieszymy z tego, że sukces Polski polega na tym, że może Volkswagen otworzy dużą fabrykę w Poznaniu i wtedy będzie zatrudnienie. Dwa lata temu było takie, to dla mnie niezwykle charakterystyczne. Berlińska SPD postanowiła zrobić sobie sesję wyjazdową w którymś mieście polskim i w końcu wybrano Kołobrzeg, parę miast się ubiegało o to. Oni Poznań chciał, ale wygrało rywalizację Kołobrzeg, oni się tam zebrali. I czym się w zasadzie zajmowali? Ja bym czytałem te dokumenty. Zajmowali się planowaniem przestrzennym. Jakby tutaj połączyć lepiej Szczecin z Wrocławiem i z Berlinem. Wszystko oczywiście w dobrej wierze, w dobrej intencji. Tylko prawda, jak odwrócimy to i pomyślimy sobie, ja już pomijam, że partia, z której PiS został wybrany, Prawo i Sprawiedliwość w Wuppertalu na przykład robi taki kongres i tam się zastanawia, jak będziemy tutaj planować zagłębie rury strukturalizacji, ale nawet Platforma Obywatelska, nie wiem, się wybierze na taką sesję. Zapraszam do Bremy, tam są wielkie kłopoty, mamy zawsze ogromny deficyt budżetowy. Niech się zastanowi Platforma Obywatelska, jak tam sprawy bremeńskie można by było rozwiązać. Otóż to jest właśnie typowe, to znaczy właśnie jest ta innego typu peryferyzacja. Tak? Myśmy oczywiście byliśmy na początku transformacji, byliśmy z innej cywilizacji. Byliśmy z innej cywilizacji, nie mieliśmy tych wszystkich produktów i nie wiem, instytucji. W tym sensie oczywiście transformacja polegała na tym, że staliśmy się peryferiami Zachodu. I rzeczywiście to jest tak, że ja myślę, że to było związane z tym, że oczywiście o tym kapitalizmie, o gospodarce, o systemie politycznym, to myśmy to znali z książek, a nie z praktyki. Bo nawet ten kapitalizm amerykański wcale nie jest taki porządkowy. Ja już pomijam niemiecki na przykład, który I to wcale nie jest, też muszę powiedzieć, jako konserwatysta, to wcale nie jest różnica tylko socjaldemokratyczny, nie socjaldemokratyczny, bo czasami rządy socjaldemokratyczne, tak jak Schröder, wprowadzą mocniejsze jakieś ograniczenia państwa socjalnego, tylko istnieje taki organicystyczny konserwatyzm, istnieją jakieś tradycje narodowe i warianty narodowe kapitalizmu. I Volkswagen to jest dobro narodowe. Jak Państwo prześledzimy, jak Niemcy broniły takiego Volkswagena, w zasadzie tego, żeby ten monopol państwowy został zachowany. Albo cały spór o Alstom, no i tak dalej. Tam, gdzie wchodzą interesy własne. Na przykład całkowicie zaniedbana, to dla mnie też było ciekawe, jak to z myśli zachodniej, takie ekonomiczne, te teorie dependencji, uzależnienia zniknęły. Nikt o tym już nie mówił, cała lewica, na przykład moi koledzy uniwersyteccy z Bremy zapomnieli. A jak one teraz obecnie odżywają, ale w związku z relacjami Europa, Stany Zjednoczone i Chiny. Że się mówi, no nie możemy dopuścić na taką, że Google, prawda, czy Amazon, czy też dominują nas, Europejczyków, my musimy własne, prawda, technologie, własne przedsiębiorstwa wspierać i
i oczywiście wspierają te przedsiębiorstwa. W czasie 2008 roku, jak wybuchł kryzys finansowy, ile poszło pieniędzy w przemysł motoryzacyjny niemiecki. Ja pamiętam takie zdanie, taką dyskusję w Deutschlandfunk, tam dyskutowali, jeden z panów tak się wyrwał, tych dyskutujących mówi, wspieranie przemysłu niemieckiego to jest wspieranie Europy, ponieważ, a zwłaszcza wspieranie przemysłu europejskiego, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, bo tam żadnego przemysłu nie ma, tam jest niemiecki. Ale on jest europejski oczywiście, to jest identyfikacja siebie z interesem europejskim. Albo na przykład inny pan powiedział, wysoki urzędnik zawiadujący nauką niemiecką, powiedział coś takiego, nie ma sensu ładować pieniędzy europejskich w badanie zaawansowane na terenie Europy Środkowej, bo oni tam potrzebują takich dobrych inżynierów, a nie na szpicę technologii, prawda, te najwyższe technologie. Więc to jest sposób myślenia, prawda, o nas oczywiście protekcjonalny, tak? I ta pochwała jest protekcjonalna. Nie, ja to ostatnio czytałem, że Józef Beck miał takie powiedzenie, że w polityce zagranicznej liczy się ten, kto robi trudności. Otóż my nie robimy już żadnych trudności. I ta dominacja jest oczywiście też w innych dziedzinach, prawda? W dziedzinie politycznej i oczywiście ona się łączy z tą takim dążeniem, oczywiście to była reakcja na komunizm, minimalizacji państwa, ale też jest rzeczywiście taka dawna polska tradycja antypaństwowa. Jest też ta tradycja życia w półsuwerenności, też PRL był taki półsuwerenny, Królestwo Kongresowe i tak dalej. I schyłek pierwszej Rzeczypospolitej sarmatyzmu jako całości bym bronił. I to widać w elitach politycznych, że jest strasznie trudno. Ja to widzę w różnych takich sytuacjach, teraz nawet też jak bliżej to z bliska. Strasznie trudno jest podejmować decyzje w sytuacjach takich niebezpiecznych. No to niech lepiej to zrobią Niemcy, albo Francuzi, albo Europa jako całość. To na przykład to, że my mówimy, tak nasza polityka, ona musi być europejska. Tylko europejskie to my będziemy na przykład w sprawie Ukrainy, ale tylko w ramach Europy. To jest oczywiście tchórzostwo, prawda? To jest brak suwerenności. To jest też brak zaplecza ekspercko-intelektualnego, tak? I urzędniczego. Tutaj jest nasze. Ale to jest oczywiście teraz. Natomiast ja muszę powiedzieć jedno wniosek, też wyciągam chodząc po tych korytarzach Parlamentu Europejskiego. Tam się, prawda, to jest wszystko w klimatyzacji, tam tych wiele budynków. Jak się wychodzi na ten plac Luksemburski, to się wraca do rzeczywistości, do powietrza. A jak się tam chodzi, to jest jedna refleksja, no? Szczęście, całe szczęście, że jeszcze mamy własne państwo narodowe. Cała w ogóle podstawa naszego bytu, znaczenia, to, że w ogóle, prawda? Tylko, że to państwo narodowe nasze pod względem gospodarczym, politycznym jest zagrożone. Ja uważam, tak naprawdę uważam, że to zagrożenie Zachodu jest znacznie poważniejsze. To jest zagrożenie ze wschodu, bo ze wschodu to jest takie zagrożenie tradycyjne i różni ludzie do mnie tam przyjeżdżają, prawda, i mówią, że oni się szykują, prawda, będą się, nie wiem, jakieś paramilitarne będą ćwiczenia, organizacje, tak by wiadomo sobie poradzić. Natomiast to zagrożenie zachodu, prawda, taki rodzaj uzależnienia, rodzaj wtopienia się właśnie, to wzmacnianie tych tradycji polskich antypaństwowych czy niepaństwowych jest o wiele gorsze. To dotyczy oczywiście moim zdaniem też tak zwanej tego wymiaru kultury. Tak? To tego mianowicie takiego niszczenia polskiego kapitału symbolicznego. Ja muszę powiedzieć, że to dla mnie jest, bo oczywiście należy być krytycznym wobec swojej przeszłości. Natomiast jeżeli jest tak, że w gruncie rzeczy największym problemem dyskutowanym, jeżeli chodzi o II wojnę światową, to jest problem polskiej kolaboracji. Polskiej kolaboracji, prawda? Z Hitlerem, prawda? I tak dalej. Jeżeli się powtarzają takie, no teraz czytam, że sportowcy niemieccy przyjeżdżali tu, przyjechali tu chyba w związku z ostatnim meczem, żeby zwiedzać też, przy okazji zwiedzili polskie obozy koncentracyjne. Ja rozumiem, że Amerykanin z Teksasu może się pomylić, ale nie wierzę w to, że to jest pomyłka, prawda? Więc to jest oczywiście też jakaś dominacja kulturowa.
My jesteśmy inni, odmienni, prawda? Też oczywiście ze związku z, obecnością religii, prawda, w życiu publicznym, pod różnym, co dla wielu ludzi jest ważne. Powiedziałbym, jeżeli patrzę teraz na tych ludzi, którzy reprezentują tych, którzy w zasadzie w tej modernizacji się nie odnajdują w tej narracji, no to oni są raczej, powiedzmy, to jest grupa moich wyborców, prawda? I oni się w tej Europie nie do końca, odnajdują, ale jak mówię, to jest ta walka kulturowa jest też walką dosyć istotną. Mówię też pewnie odbywają się jakieś procesy przekształcenia i modernizacyjne, ale ten kapitał symboliczny jest dzisiaj również niezmiernie ważny. No więc jak mówię, na tym polega, jeszcze zakończę taką anegdotę, co ja widzę. Kiedyś jechałem z takim panem inżynierem, jesteśmy z lotniska z Bydgoszczy do Torunia, no w zasadzie jest takie jakieś stowarzyszenie i on właśnie mówił, to jest właśnie taka typowa historia, niech pan zobaczy, gdzie się zmieniło, tu nie mieliśmy mostu, tu mamy drogę, tu teraz, nie, może nie do końca ona jeszcze jest doprowadzona, ale już za chwilę będzie. Natomiast ja mówię, ale wie pan, ja widzę zupełnie co innego. Znaczy ja widzę to i widzę jeszcze coś innego. A on mówi, no niech pan się rozejrzy. No tam mijamy kolejne, tam Lidl, Rossmanny i tak dalej. No. Ja mówię, no przecież to widać, prawda? Widzimy kraj skolonizowany. No nie jest tak, że tego nie widać. Widzimy kraj skolonizowany. Ponieważ to, jeżeli jedziemy w kraju zachodnim, ja kiedyś też, powiedzmy, wylądowałem na lotnisku w Frankfurcie i tam dwóch takich panów rozmawiał ze sobą, jeden mówi do drugiego, no zobacz, mówi się, że nie ma nacjonalizmu, a popatrz, Lufthansa tylko stoi, prawda, co jeden to większy samolot, tak? I w Polsce my widzimy, no jest to kraj opanowany przez sieci, prawda, zagraniczne, pewnie jest oczywiście pewnych rzeczy nie widzi, tak? Więc to rosnące uzależnienie jest ogromnym problemem. Tylko ja bym powiedział tak, odkreślmy przeszłość grubą kreską transformacji i uznajmy, że to, co jest po tych 25 latach, to jest jakiś kapitał do tego, żeby wyjść i toczyć walkę. Tylko my musimy przekonać młode pokolenie Polaków, że oni muszą tę walkę podjąć. Że muszą podjąć walkę o miejsce Polski w świecie, w ogóle o jej egzystencję gospodarczą, kulturową i polityczną. Dziękuję za kolejne wypowiedzi. Chciałem teraz zapytać panów o kondycję polskiej demokracji w tym minionym ćwierćwieczu, ale już nie na poziomie idei, prawda, nie na poziomie dyskursu, tylko na poziomie rozwiązań instytucjonalnych, takich na przykład ordynacja wyborcza, jak jakość życia partyjnego, jak funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie przy partiach politycznych, na przykład tanków i jakiś tam po prostu zaplecza eksperckiego. Jak panowie oceniają to po tym minionym ćwierćwieczu, czy ta polska demokracja na poziomie właśnie instytucji, na poziomie rozwiązań formalnych, czy ona działa dobrze, panu zdaniem, czy ona odpowiada na wyzwania stojące przed Polską, czy ona jest dobrym kanałem artykulacji oczekiwań społeczeństwa, jego dużych grup różnorakich, jeśli nie jest, no to właśnie na przykład, które grupy tracą na takim kształcie obecnego systemu politycznego. Profesor Buwej. Proszę Państwa, na tym przykładzie widać, czym jest inercja i to, jak złych prowadzi wniosków, rezultatów. Ja myślę, że pytanie jest strasznie ważne i to może nas trochę poróżni, to odpowiedź na to pytanie. Przynajmniej ja taką mam prognozę, pamiętając spór, który gdzieś wiodłem z Jarosławem Kaczyńskim. Więc to nas może poróżni. Ja myślę, że... Ale jego tu nie ma. No, a ja liczę, że pan mnie nawiązywał do jego wątku. Bo tu jesteśmy trochę żeśmy popadli w taki, powiedziałbym, kombatancki nastrój. I może z niego warto trochę wyjść. Ale zupełnie na serio powiem tak. Myślę sobie, że to, co się u nas ukształtowało, posługując się językiem zaczerpniętym z ekonomii, to bym powiedział, że rynek polityczny nosi wszelkie cechy oligopolu w Polsce. Przy czym takiego oligopolu, który korzysta ze wsparcia regulacyjnego.
Nie ma rynku politycznego, który byłby rynkiem konkurencyjnym z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że są bardzo wysokie formalne bariery wstępu na scenę polityczną. Ja byłem przy tym, jak to się kształtowało. To zostało zrobione paradoksalnie przez bardzo dziwną koalicję, bo na tą koalicję składała się ówczesna Unia Wolności, Sojusz Lewicy Demokratycznej i nieistniejący Konfederacja Polski Niepodległa. Oni wtedy ustalili wysokie progi 5-procentowe. Nie mam cienia wątpliwości, rozmawiając z ówczesnymi moimi kolegami z tamtych środowisk. Był to pomysł skoku na kasę. To znaczy, było to oczekiwanie, że mamy duże poparcie, wprowadzimy duże, wysokie progi i odzyskamy na tym sukces. I rzeczywiście w następnych wyborach poza KPN-em z całą pewnością zarówno Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i Unia Wolności, wtedy też, przepraszam, nie była Unia Wolności, to była Unia Demokratyczna, tą premię odebrała. No i drugi czynnik, który blokuje tą scenę polityczną, to jest czynnik, o którym muszę powiedzieć w niuansach, to znaczy to jest wprowadzenie niesłychanie wysokich dotacji publicznych dla partii politycznych, które osiągają sukces. Muszę powiedzieć w niuansach, dlatego że jestem zwolennikiem dotacji publicznych, budżetowych dla prowadzenia polityki generalnie rzecz biorąc, natomiast to, co mnie niepokoi, to skala. Skala jest tak, mnie się wydaje, wysoka, że wtargnięcie na scenę polityczną z zewnątrz zostało w ogromnym stopniu zablokowane. Można tam wtargnąć tylko przez właściwie jakiś rodzaj skandalu. No i w pierwszej kolejności, jeszcze troszeczkę przed tymi uregulowaniami, poprzez skandal wtargnął tam Andrzej Lepfer, w drugiej kolejności poprzez skandal wtargnął tam Palikot. No a w tej chwili szykuje się do tego skoku, myślę, że też trochę poprzez skandal Korwin-Mikke. Proszę Państwa, ja przez jedną kadencję parlamentu byłem szefem niedużego klubu, który rozpoczynał od 42 posłów, a potem wymiękał, bo pewna grupa kilku posłów przenosiła się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, muszę to uczciwie powiedzieć. I chcę powiedzieć, że to, o czym zapominamy, jeśli chodzi o finansowanie polityki, to zapominamy o tym, że dotacje dla partii politycznych, które mają status parlamentarny, są właściwie niepotrzebne. Ze środków publicznych utrzymywane są biura poselskie. Co to znaczy utrzymywane biuro poselskie? To znaczy, że są pieniądze na lokal, telekomunikacje, transport, ekspertyzy. No i co jeszcze trzeba do prowadzenia polityki? No, być może niektórzy uważają, że do prowadzenia polityki jest jeszcze jeden element koniecznie potrzebny, to znaczy billboardy i spoty telewizyjne. Na to nie ma pieniędzy w biurach poselskich, na to nie ma pieniędzy także w klubach parlamentarnych, które mają osobne finansowanie. No i powstaje pytanie, czy tak powinno być? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to prowadzi do tego, że oczywiście wyborcy w dniu wyborów nie mogą wybrać, nie mogą głosować na tych, na których chcą, muszą głosować na tych, którzy są w koszyku. No i duża część wyborców oczywiście dokonuje tego wyboru w myśl zasady, przekonanych, że nieobecni nie mają racji, że nawet jeżeli nie może poprzeć partii, którą by chciała poprzeć, bo jej nie ma, to dokonuje jakiegoś wyboru. Ale coraz większa część, może nie coraz większa, bo tutaj to walczenie podstawowe rozpoczyna się w 1991 roku już i trwa, rezygnuje. My mamy już w pierwszych wyborach, w 1989 roku frekwencja nie była rekordowa, 63-64%, to niedużo. Ale potem mamy w kolejnych wyborach właściwie udział, frekwencja jest o 15-20 punktów procentowych mniejsza systematycznie. Jest jedną z najniższych w Europie. I trudno oprzeć się wrażeniu, że klasa polityczna to dostrzegła. Można być w koalicji, można być w opozycji, ale jeżeli się jest w parlamencie raz, to z niego wypaść jest trudno. Trzeba się bardzo narazić wyborcom, żeby wypaść z tego. No więc powiedziałbym tak, nasza demokracja jest z tego punktu widzenia
o demokracji, w której wybór jest bardzo ograniczony. Nie mówię, że żaden. Nie mówię, że to nie jest demokracja polityczna. Jest. Ale to jest demokracja polityczna, którą cechuje duża sztywność. To jest demokracja polityczna, w którym partie polityczne ubiegają się o poparcie nie tyle wszystkich obywateli, co tych obywateli, o których z góry można powiedzieć, że uczestniczą w wyborach. To dlatego w związku z tym nie są formułowane pewne postulaty. Dlaczego postulat na przykład podatku liniowego jest takim postulatem korzystnym? Ano on jest dlatego korzystnym postulatem, że choć poparcie w całej populacji wyborców dla takiego postulatu jest ograniczone, to już w populacji, która chodzi na wybory, to poparcie jest odpowiednio większe. I odpowiednio do tego postulaty na przykład powiększenia stawki podatkowej od najwyższych dochodów są bardzo ostrożnie formułowane. Ja się cieszę, że w tym dużym dokumencie, który PiS przygotował, postulat powiększenia górnej stawki podatku dochodowego istnieje. Notabene to jest postulat powiększenia tej stawki górnej podatku dochodowego po tym, jak z inicjatywy PiS-u ta górna stawka podatku dochodowego została w drastyczny sposób obniżona. Czemu już w tym dokumencie, co w tym dokumencie już nie jest zauważony ten element, ta okoliczność, ale już na przykład nie ma tam postulatu, żeby spróbować zmierzyć się ze sprawą podatku liniowego dla najbogatszych obywateli, bo z powodu starań Sojuszu Lewicy Demokratycznej taki podatek został ustanowiony. To jest podatek dla samozatrudnionych. Formalnie on był reklamowany jako podatek dla przedsiębiorców, ale jest dla samozatrudnionych. No więc zrównanie przedsiębiorcy z samozatrudnionym jest pójściem bardzo daleko. Oznacza no między innymi na przykład to, że niski podatek może płacić każdy wzięty adwokat posiadający bardzo wysokie dochody, ale uznany, zrównany jako samozatrudniony z przedsiębiorcą płaci podatek liniowy. Mówiąc krótko, moim zdaniem trzeba by było scenę polityczną spróbować odkorkować. Jak to zrobić? Może to nie przejdzie. Nie wiem. Nie wiem. Jedno jest pewne. Zachowałem się dwa razy w sposób, który, biorąc pod uwagę moją własną biografię, a wielu mi wyrzuca znajomych. Mianowicie uznałem, że nie ma w koszyku podczas wyborów partii, którą bym uznał, że powinienem poprzeć, i zostałem w domu. Myślę, że takich ludzi jest coraz więcej. I wiążę pewną nadzieję z tym, że ta zmiana może jest możliwa, to znaczy powiększenie realnej konkurencji na rynku politycznym. Dopiero wtedy, jeżeli klasa polityczna zobaczy, że granica została poprzez niską frekwencję przekroczona. Dziękuję. Ja w zasadzie tutaj się zgadzam z wszystkim, co powiedział, a przynajmniej z większością wypowiedzi pana profesora Bugaja. W związku z tym chciałbym tylko uzupełnić pewne rzeczy. Zacząłbym od tego, że jest bardzo niska frekwencja wyborcza, bardzo duża alienacja w ogóle z życia społecznego, bo to, że państwo tutaj jesteście, że jest jakieś środowisko wokół obywatela, nie znaczy, że polski obywatel czuje się zdrowy i jest silny. My mamy społeczeństwo obywatelskie beznadziejnie słabe. Na tle innych krajów europejskich jest to bardzo, bardzo naskórkowa sprawa. Czyli i moim zdaniem ten jakby ta rosnąca, rosnące zdystansowanie obywateli, zdystansowanie wobec świata polityki, ono ma oczywiście pewnego rodzaju dowód historyczny również, ale wydaje mi się, że bez wątpienia może być też związany z tym, co pan profesor powiedział, czyli tym zakorkowaniem systemu politycznego. Ja mówiłem tutaj jeszcze w poprzednim swoim wystąpieniu, że ta debata w Polsce jest dość, w sensie debaty merytorycznej, bardzo silnie zmanipulowana. W sensie takim, że jest
jakby w preferencja mediów głównego nurtu dla pewnego rodzaju, nazwijmy to, oficjalnego stanowiska przyjaznego z linią rządu, ugrupowania opozycyjne, łącznie z tym największym, przynajmniej od kilku lat, były konsekwentnie spychane i dezawuowane. Dokładnie tak, jakby to była partia populistyczna, czy jakaś skrajna, która w ogóle nie ma grama rozsądku, powiedziałbym. I nie mówię tego dlatego, że chcę stanąć po stronie PiS-u, tylko raczej chodzi mi o pewnego rodzaju systemowe działania. Czy pewnego rodzaju opis systemu. Więc tak działają media, tak działa debata publiczna. Nie jest też przypadkiem, że z kolei władza polityczna w ramach tego zahibernowanego systemu, który został opisany przez pana profesora, ona w gruncie rzeczy koncentruje się nie na sprawach merytorycznych, w moim przekonaniu, nie na jakiejś strategii wielkiej, bo te rzeczy jak gdyby są ustalone. Natomiast przede wszystkim koncentruje się jednak na walce wewnątrz partii o to, żeby dyscyplinować swoich tam wychylających się pretendentów zagrażających jakby jednowładztwu, bardzo silnej pozycji politycznej w poszczególnych, szczególnie tych najważniejszych partiach, ale dokładnie to samo jest w SLD, prawda, i tak dalej. Oraz walce o władzę z opozycją, tak? Czyli ta dyskusja jest, znowuż po raz kolejny pokazuje Państwu, że a z kolei to, co na zewnątrz widzimy, to bardziej jest rywalizacja interpersonalna, bardzo, że tak powiem, emocjonalna, bardzo widowiskowa, ale lub o charakterze symbolicznym, o charakterze pewnych gestów, słów wytrychów, bardziej niż, że tak powiem, konkretnych rozwiązań programowych, przemyślanych i tak dalej, które można by było później oczekiwać, że one będą implementowane. To wszystko oczywiście zniechęca, moim zdaniem, wyborców, czyli ta frekwencja jakby jest malejąca między innymi z tych wszystkich powodów, które tutaj wymieniliśmy. Ale moim zdaniem, jak się tak zastanawiamy jeszcze nad przyczyną tego wszystkiego, to ja bym powiedział o pewnych przyczynach zewnętrznych. To znaczy, my mamy rzeczywiście nie tylko, powiedziałbym, słabo przygotowane elity polityczne. To jest odpowiedź na pana pytanie bezpośrednio o jakość think tanków, o jakość zaplecza. Moim zdaniem partie w dalszym ciągu zbyt mało pieniędzy publicznych wydają po prostu na swoich ekspertów. Ja rozmawiałem wielokrotnie, zresztą pan profesor być może o tym będzie mówić, jak to wygląda na przykład w Niemczech. Znamy te słynne ich fundacje, które pełnią takie, są takim ramieniem polityki zagranicznej Niemczech, prawda? One są też aktywne bardzo w kraju, ale oni naprawdę mają bardzo duże pieniądze, które wydają na najlepszych specjalistów od wszystkiego. Jak mają problem prawny, problem w jakiejś merytorycznej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej, ale również na marketing i tak dalej, to są naprawdę, naprawdę znakomitej jakości wsparcie dla polityków. Tutaj w Polsce takiego podobnego zaplecza instytucjonalnego w dalszym ciągu brakuje, chociaż jest pewnego rodzaju postęp. Niemniej wydaje mi się, że jeszcze większym problemem jest to, że my mamy troszeczkę ograniczone jednak pole manewru. Właśnie jesteśmy w pewnej sytuacji, że związania, to związanie rąk przez polityków krajowych będzie prawdopodobnie postępowało, bo Unia Europejska już w tej chwili narzuca mnóstwo rozwiązań. My w ramach Unii Europejskiej nie potrafimy, że tak powiem, zawalczyć o sprawy merytoryczne tak, jakbyśmy może chcieli. Nie zawsze też mamy potencjał jakby odpowiedni do takiej
do takiego działania. Natomiast regulacje europejskie prawdopodobnie będą wzrastały, szczególnie w takich sprawach, które na przykład tak jak polityka fiskalna wydają się być bardzo istotne z punktu widzenia lokalnej polityki wyborczej. A z kolei te luki, które nam nawet zostały, tak, które można zagospodarować, no nie mamy ani odpowiedniej wiedzy, jak je zagospodarować, specjalistycznej, ani też nie mamy pewnej aktywności, bo ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że politycy, znaczy jeżeli się prześledzimy strategię Tuska, to świadomie wybrał, moim zdaniem, działania, które nie podejmowały żadnych specjalnych reform, tylko jak gdyby za wyjątkiem tych nielicznych, które były rzeczywiście narzucane w gruncie rzeczy przez zewnętrzny impuls europejski, moim zdaniem. Dlatego, że uznawał, że tego typu strategia trwania jest najbardziej korzystna dla zachowania, że tak powiem, władzy. Bo każdego rodzaju reforma zaburza interesy, zaburza, powoduje, że ktoś jest stratny, że ktoś ma jakieś pretensje. I to jest po prostu znacznie trudniejsza sztuka reformować kraj, niż po prostu ciągnąć ten wózek przy jak najmniejszych stratach. Szczególnie w sytuacji zasilenia zewnętrznego, tak jak chociażby polityka spójności, która daje pewnego rodzaju komfort, bo to nie jest sytuacja kryzysu, gdzie jesteśmy przy ścianie. Więc mamy jeszcze pewne skromne zasoby, które możemy skonsumować. Czyli podsumowując, system polityczny na różne sposoby jest ograniczony lub do bardzo takich jałowych sporów, do bardzo drobnych zmian. I te ograniczenia są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I w związku z tym, jeżeli ja się zastanawiam, powiedzmy, nad tym, że się wyczerpuje pewna trajektoria rozwoju, tak jak mówiłem na samym początku, i trzeba by było pomyśleć, jak się przestawić, to ja nie widzę absolutnie żadnych szans, że ten system polityczny, który w Polsce funkcjonuje, wygeneruje taką zmianę. To jest jakby moim zdaniem niemożliwe. Znaczy, a przynajmniej niezwykle mało prawdopodobne. Znaczy, boję się, że zmiana, że tak powiem, partii politycznych, jakaś taka bardzo radykalna, w wyniku wyborów, no może również nie dać takiej spodziewanej zmiany. No ale to oczywiście tutaj trudno wróżyć z fusów. Ja jestem raczej lekkim pesymistą. No, mi się wydaje, że rzeczywiście, być może panowie mówili o ważnych problemach, tylko ja właśnie nie sądzę, żeby problem był w tym tak zwanym zabetonowaniu sceny politycznej. No być może, że to jest jakiś problem, można się nad tym zastanowić, czy no w tej chwili do wyborów w Parlamencie Europejskim Trybunał Niemiecki Konstytucyjny w ogóle zniósł próg wyborczy. Efektem tego jest, a był 3% w Polsce może odbyć. Efektem tego jest, że pojawiły się tam takie, na przykład jeden pan, który jest kabaret prowadzi polityczny. No nawet ciekawe pytania, ale to jest raczej folklor, teraz tego grupę Farage'a będzie ratował, bo właśnie wyczytałem, że postanowił się do niej przyłączyć. Jeden z sposób jest NPD, no, prawda? Pojawiają się wtedy takie różne egzotyczne ugrupowania obywatelskie. No jeden na przykład, bo partia Alternative für Deutschland przekroczyła próg wyborczy, tam jest jeszcze jeden kolega z takiej małej rodziny, która się nazywa Partia Rodzin. No dobrze, on tam artykułuje. Oczywiście dlaczego dopuszczono to do wyboru do Parlamentu Europejskiego, bo mniej znaczące są one politycznie. Czy to przełamuje monopol tych wielkich partii?
Ja muszę powiedzieć, że ja, ponieważ ja mieszkam w mieście Brema, który jest od II wojny światowej rządzony przez jedną partię, socjaldemokrację, tak, w Bawarii rządzi zawsze CSU. To oczywiście nie jest zdrowa sytuacja, prawda? Kiedyś były trzy partie, FDP, SPD i CDU, jakoś to, mimo to funkcjonowała ta demokracja, podobnie nie, no w Stanach Zjednoczonych można się powiedzieć, że to są innego typu partie. Ale ja widzę generalny problem w tym, co, o czym pan, tutaj pan profesor Grossy mówił wcześniej, to znaczy w kulturze demokratycznej, że, bo muszę powiedzieć, że tak jak się zetknąłem z politykami, to akurat jest najgorsza część działalności politycznej. Ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi, ale w czasie wyborów, jak musiałem z niektórymi kolegami dyskutować w telewizji na przykład, znaczy kolegami, prawda, z niektórymi politykami, których wolałbym unikać. No to jest jakby najgorsze. Ale tak najogólniej mówiąc, socjologicznie rzecz biorąc, to ta klasa polityczna, nie wiem, czy pan się zgodził, pan ją oczywiście lepiej i dłużej zna, to jest odbiciem społeczeństwa polskiego. Może ma większe skłonności, większe możliwości dawania upustu swoim złym skłonnościom, prawda, niż przeciętny obywatel. I niestety no, kultura demokratyczna przeżywa regres. To jest tak, że to dotyczy sfery nauki, gdzie właśnie trudno mieć odmienne poglądy, w ogóle podejmować te pewne tematy. Tak? To dotyczy sfery kultury, gdzie jeżeli jest ktoś w środowisku, ludzie mi o tym mówią bardzo często, prawda? Że jeżeli ktoś jest na przykład aktor, który ma inne poglądy, albo jest taki dosyć znany reżyser, to nie dostaje potem już żadnych ról do grania, żadnych zleceń. Twórca filmowy, który ma poglądy niezupełnie akceptowane i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że pod tym względem to się bardzo, bardzo zmieniło i to się zmieniło oczywiście też teraz sposób działania, bo to się oczywiście przenosi na poziom instytucjonalny w Sejmie, gdzie się reguły formalne nagina. No, tak naprawdę opozycja została zmarginalizowana. Ja pamiętam teraz, jak państwo wiedzą, w Niemczech jest wielka koalicja. Jak ta wielka koalicja się utworzyła po ostatnich wyborach, to od razu pojawił się taki problem, że po raz pierwszy w Bundestagu będzie tak, że opozycja, którą są teraz stanowią dwie w zasadzie małe partie, czyli Die Linke, Lewica i Zieloni, nie będą mieli w związku z regulaminem Bundestagu możliwości powołania komisji śledczych i zwoływania nadzwyczajnych posiedzeń Bundestagu, że należy obniżyć próg. I to mi uświadomiło, że oczywiście no, w Polsce w Bundestagu jest tak, że no, nie trzeba mieć większości parlamentarnej do tego, żeby powołać komisję śledczą. No, to jest jakby podstawowa rzecz, prawda? Przywrócenie opozycji parlamentarnej możliwości efektywnego działania. No i w różnych innych rzeczach. No, w tym sensie my oczywiście, można powiedzieć, nie szanujemy tej sami, ani swoich różnorodności. Po prostu to pan właśnie o tym też mówi. No jest jakaś demonizacja, to zwykle są oczywiście argumenty służące raczej dezawuacji osób. Kiedyś w tamtym roku miałem okazję odwiedzić profesora Biniendę, który mi opowiedział no, różne rzeczy, tam pokazałem swoje laboratorium. Powiedział tak, że przyjeżdżał kiedyś do Polski, to przyjmował rektor Politechniki Warszawskiej, który on jest absolwentem, i był dumą swojej uczelni. No, że jest Artur Akron, jest dziekanem, prawda? No i jeden rzeczywiście, no, można powiedzieć, ja jeździłem po środowiskach polonijnych, gdybym miał kogoś przedstawiać człowieka sukcesu, to bym przedstawił profesora Biniendę, tak? Ładny dom, małżeństwo, prawda? Wysokie stanowisko naukowe, dzieci po Yale, Harvardzie i tak dalej. No wszystko w zasadzie. Mówię, w tym momencie, kiedy zaczął podważać oficjalną, no oczywiście bardzo ważną, oficjalną wersję tłumaczenia przyczyn katastrofy smoleńskiej. No dowiedział się, że jest po prostu jakimś kompletnym nieudacznikiem, ta uczelnia jest nic nie warta i tak dalej. Ja sam kiedyś
jedna znana blogerka, którą kiedyś pan, zresztą pan premier Tusk cytował, to ona prowadziła przez jakiś czas debatę na to, czy ja mam wyższe wykształcenie w ogóle, bo prawdopodobnie nie. Więc to są tego rodzaju metody, prawda? Metody, które no nie jest to zderzenie argumentu z argumentem, zdania również politycznego. Nawet nie ma w środowiskach intelektualnych, bo mówimy o tych think tankach. No tak, ale kiedyś pamiętam Grażyna Gęsicka, z którą ja 14 lat pracowałem w jednym instytucie. Ona kiedyś powiedziała na jakiejś takiej konferencji, jeszcze mieliśmy z Belwederem, jak był prezydent Kaczyński, która powiedziała, no tak, ale z tej nauki to w zasadzie mało co Polski wynika. Bo to też jest tak, że jeżeli popatrzy się, ja czasami szukam jakichś książek, które by mi opisywały polską rzeczywistość, tych książek nie znajduję. Ponieważ znaczna część produkcji intelektualnej Polski polega na tym, żeby unikać jakichkolwiek tematów odnoszących się do życia. Kiedyś z ciekawości przyjrzałem tematy doktoratu w moim dawnym instytucie, bo tak się chciałem. No one może nawet ciekawe, ale wszystkie dotyczyły niecentralnych, powiedzmy, zagadnień naszego życia politycznego czy centralnych zagadnień Polski. To też jest takie związane właśnie. To jest brak odwagi intelektualnej, to jest brak, to się przekłada moim zdaniem na życie polityczne. I teraz ta budowa tych partii, to pasuje się taka oligarchizacja, bo to, że są partie, to jednak się też z tym wiąże, prawda? Bo jeżeli ktoś jest pokornym doktorantem, który się nie buntuje, prawda, w ogóle w stosunku, no to też będzie potem pokornym działaczem. Więc moim zdaniem to jest. Natomiast te wszystkie inne rzeczy instytucjonalne, one by wynikały z, myślę, z jakiegoś takiej przemiany demokratycznej, że się cieszę z każdego obywatela, z każdej grupy obywatelskiej, która jest zorganizowana. I teraz jeszcze na koniec powiem to, co pan powiedział o naszej pozycji w Europie. Otóż, jak my nie będziemy zorganizowani jako społeczeństwo, tak, to kiedyś nawet jeden z posłów PO w poprzedniej kadencji napisał coś takiego, że jak chodziło tam o sprawę gazu łupkowego, że w pewnym momencie przegraliśmy, bo nie mamy żadnej fundacji w Brukseli, nie mamy żadnych grup w Brukseli, a Rosjanie, nawet Ukraińcy mamy. Jak my nie będziemy zorganizowani jako społeczeństwo, to nic ci dyplomaci, ci politycy i my posłowie nie załatwimy. Jeżeli chce się coś załatwić, chce się coś uzyskać jako społeczeństwo, to trzeba mieć. A tego nikt nie może zlekceważyć. Nikt nie mógł zlekceważyć Majdanu. To jest drastyczny przykład, prawda? Ale Majdan zmienił geopolitykę europejską. Bo tego nie da się, prawda, protestujących ludzi nie można zlekceważyć. Przecież wszyscy musieli to, nawet te koła gospodarcze nie były wcale nie, na chwilę chociaż, prawda? Ale i tak samo jest w różnych innych rzeczach, prawda? Trzeba pisać maile, wywierać nacisk na posłów, trzeba protestować, trzeba w tych rzeczach, które są dla nas istotne, trzeba uświadamiać na przykład właśnie tę nierówność traktowania przez Unię naszych spraw, również gospodarczych, prawda? I ich spraw. Ja jestem teraz w takiej grupie, która przygotowuje, w ogóle jestem w Komisji Employment i tam to jest taki fundusz dostosowania do globalizacji. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale przynajmniej tam powiedzmy 100 milionów jakaś fabryka. Ja w końcu, ale uderzający, że nadreprezentowany jest tam przemysł motoryzacyjny. No dlaczego? I pytam się pani przewodniczącej, ale dlaczego to tak jest, że prawie 20% tych wniosków to dotyczy przemysłu i to na przykład jest wniosek tam belgijski, francuski, raczej bogaty kraj. No miało to polityczne, bo to może jakiś prestiż. Po prostu te kraje bronią swoich interesów. My też musimy bronić, ale żeby się ci politycy nie wyalienowali, łącznie z naszym panem premierem już jako przewodniczącym Rady Europejskiej, łącznie z tymi dyplomatami, to my jako obywatele musimy po prostu wywierać na nich nieustanny nacisk, kontrolować. Ale jeżeli przechodzi, każda afera przechodzi bez echa, tak? Teraz przechodzi sobie, prawda, teraz akurat przyjeżdża do Brukseli pan Sekuła, ktoś mnie tam zaprosił, ja z panem mam pewne granice, pan Mirosław Sekuła, ten, który utopił aferę hazardową, prawda, i prowadzi. No, jeżeli my kolejną aferę mówimy, no to tak, no to przeszło, minęło, prawda, podsłuchowa, teraz będzie taśmowa, jakaś, no to co ci politycy mają zrobić? Społeczeństwo wysyła im cały czas sygnał, róbcie co chcecie, prawda.
Nas to nie obchodzi, jacyś jesteście. Tak? Byle ta stabilność się utrzymywała, bo my w razie czego, nie wiem, właśnie wyjedziemy, Londyn czeka, prawda, i tak dalej. Więc bez kultury demokratycznej, bez społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim bez kontroli polityków codziennych i wyciągania konsekwencji jako wyborcy, to z tej żadnej demokracji tu nigdy nie będzie. Ona się staje coraz bardziej zasadowa, ale to nie jest wina, powiem, nie jest to wina tych polityków, tylko to jest wina niestety wyborców. No jeżeli jest tak, że skacze poparcie, prawda, dla partii rządzącej, która właśnie ma jakąś wielką aferę, z której się nie, tutaj padają jakieś obietnice na jesieni wytłumaczy, a potem, prawda, to tak jak rzuca się jakieś, bo stanowisko, prawda, bo jakieś, rzuca się jakieś hasło i się okazuje, że nagle znowu wzrasta poparcie o 10%, no to niestety my się zachowujemy rzeczywiście jak lud skolonizowany, do którego przywieziono tam perkaliki, czy perełki, czy tam nie wiem, przywożono się, rozdaje, prawda, i znowu jest spokojnie. Więc jak nie ma demosu zorganizowanego, jeszcze raz, i nie ma kontroli, nie ma accountability, nie ma odpowiedzialności polityka, to żadna demokracja nie wie. I to jest dla mnie centralne, a nie w zasadzie, no bo ta sprawa demokracji wewnętrznej, no to jeszcze wewnątrz pamięci mogliśmy to poznać, ale ta wydaje mi się zasadnicza. Profesor Bóg jeszcze chciał coś dodać. Tak. Chciałem powiedzieć, z czym zgadzam się w tym, co mówił pan profesor Krasnodębski, ale co były moje wątpliwości. Otóż zgadzam się oczywiście, że jest problem kultury politycznej. Tak, jest. Dojmujący problem. Ale postawiłbym dwa pytania. Czy tak poziom kultury politycznej spadł z nieba, czy się trochę ukształtował? I czy być może broniłbym tej tezy, on się ukształtował trochę dlatego, no właśnie, między innymi, że instytucjonalne warunki pluralizmu w polskiej polityce zostały naruszone. No, ale zadałbym też pytanie, jeżeli jest taki problem z kulturą polityczną, na co zgadzam się, że jest problem, to jak z niego wychodzić? Ja tutaj zilustruję mój problem troszeczkę drastycznie może, ale plastycznie. Jest sprawa więzień CIA w Polsce. Jest. No i mamy sytuację następującą. Jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, który ma to za uszami. Ja pamiętam, jak pisałem do ministra Ziobry list w tej sprawie, kiedy ta sprawa wybuchła, i wiem, jak pracowicie w ministerstwie zaklepywano, żeby coś z tym zrobić. No i jest dzisiaj Platforma Obywatelska, która nie chce się narazić z tą sprawą. No i to się zakopuje. No i co kultura polityczna tu może pomóc? Myślę sobie, że niewiele musi pomóc. Już moment. Pan słusznie powiedział, jestem absolutnie za, żeby prawa opozycji, na przykład w polskim parlamencie, były wyraźnie wzmocnione. Rzeczywiście. Ja powiem tak, ja byłem w komisji śledczej dotyczącej Józefa Oleksego. Ta komisja pracowała przy zamkniętej kurtynie, to prawda. Ale było nie do pomyślenia, żeby jakikolwiek wniosek dowodowy był przedmiotem decyzji większością głosów. Jeżeli był zgłaszany, to był realizowany. Komisja śledcza, w której większość może nie dopuścić wniosków dowodowych, szczególnie jakby nie pracowała przy otwartej kurtynie, czego można się spodziewać w przypadku Macierewicza, jest oczywiście jest fikcją, jest naigrywaniem się. Trzeba to zmienić. No, ale panie profesorze, jak pan mówi o tych Niemczech, o tych wnioskach dotyczących Dilinki, to kłopot polega na tym, że nasza dzisiejsza sytuacja jest taka, że cokolwiek by nie sądzić o Dilinkę, to odpowiednik takiego Dilinkę w Polsce jest niemożliwy. I to jest kłopot. I ja, mnie się wydaje, że sprawa zablokowania sceny politycznej poprzez takie regulacje, takie mury, które zostały zbudowane, trochę formalnie w ordynacji wyborczej, trochę przez system finansowania, to jest jednak wielki problem. I jeżeli tych murów nie zburzymy, to z tą kulturą polityczną nie będzie dobrze. Czy w Stanach Zjednoczonych jest dobrze z kulturą polityczną? Nie jestem pewien. A przecież to jest system, który funkcjonuje już, no, ładnych parę dekad, prawda?
Więc myślę sobie, że powinniśmy z tego polarizacji. To jest nie tylko polski problem, żeby nie było wątpliwości. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, po tym kryzysie 2008 roku wszystkie wybory, które się odbywały, odbywały się według takiego schematu, że przegrywał ten, co rządził. Rządziła nominalna lewica, wygrywała prawica. Rządziła prawica, czy liberałowie, wygrywali ci, którzy wywieszali sztandar socjaldemokratyczny. To jest problem, który nie na moje siły jest taka pogłębiona refleksja, ale jest to problem kondycji demokracji w liberalnym kapitalizmie, który bardzo narósł. Trzeba się z nim próbować zmierzać. On w Polsce narósł jak na nasz poziom rozwoju gospodarczego, społecznego, bardzo mocno. Pan profesor chciał coś dodać, tak? Pan mnie spytał, no co, że tu, co tu może kultura polityczna na tym, no, odpowiedzi od tego przykładu z więzień CIA. No właśnie tutaj też może bardzo dużo. Gdyby istniało zainteresowanie, niezależne instytuty takie badawcze, które by się tym zajmowały. Jest Fundacja Helsińska, która to podnosi. No dobrze, no to właśnie, gdyby była mocniejsza, gdyby było tak, że istniałoby niezależne dziennikarstwo, bo jeszcze o tym mówiliśmy, co się stało z mediami, prawda? Gdyby dziennikarze odpłynęło z telewizji. Po prostu to jest nawet, ja nie wiem, no bo to się traci pewną wrażliwość. Ja nie wiem, Państwo pewnie tego nie widzą, ale mówię, zawsze jak przyjeżdżam tutaj, albo teraz zamontowano mi w moim gabinecie w Brukseli telewizor i tam jest TVN Info, TVN24. Po prostu to jest niewiarygodne z tego poziomu. No po prostu jest niewiarygodne, to jest indoktrynacja, prawda, służąca. To nie jest... Gdybyśmy mieli społeczeństwo, bo ja tu się zgadzam, że to nie spadło z nieba. Myśmy jedną rzecz oczywiście zaniedbali, to jest edukacja polityczna samym. Teraz na przykład, no, weźmy wybory prezydenckie. Co robiły te wszystkie telewizje? No, ustawiały nastroje, ale przecież nie dokonywały tego na telewizja publiczna. Co powinna robić? No, tłumaczyć ludziom, co to jest Parlament Europejski, prawda? Jakie są instytucje, tak? Przecież są ludzie, którzy naprawdę nie odróżniają, idą, nawet nie odróżniają wyborów parlamentarnych od prezydenckich, niech tam się tworzy, bez edukacji. I znowu powołam się na ten przykład, bo najlepiej znam, no, ten system niemiecki, gdzie są w każdym mieście dużym, jest Bundeszentrale Polityczne Bildung, i to się tak robi, że no, daje się ludziom informacje i niech oni sami oceniają, prawda? A nie usiłuje się ich pchać w pewnym kierunku. Mamy tu znakomitego dziennikarza, pana Skwiecińskiego, mógłby dużo nam powiedzieć o swoich losach jako dziennikarzach. Ja sam kiedyś pracowałem z wieloma takimi, no, Rzeczpospolitą, z Prostem, kiedy zaczynałem od Znaku, prawda? Dzisiaj jedyną gazetą, gdzie mogę publikować, jest Gazeta Polska codziennie, prawda? No to jest, coś się stało, tak? Ilu dziennikarzy odpłynęło od telewizji, Więc tak, nie ma tego, nie ma, moim zdaniem, nie ma nauki niezależnej tak naprawdę. Takiej niezależnej, no, w sensie właśnie też śmiałej intelektualnie. I pewnie to społeczeństwo obywatelskie, pan mówi, Fundacja Helsińska, zbyt słaba. I ta sama partia rządząca PO, która oczywiście jest... Tutaj zawiera różne kompromisy, to jest bardzo niewygodny temat. No tak samo można powiedzieć, zobaczmy, jak się tam zachodzi ze Snowdenem obchodzą, albo na przykład z sprawą podsłuchu przez Merkel, przez Amerykanów, albo na przykład, nie wiem, Niemców podsłuchujących tureckiego premiera. Jest oczywiście, no ale wtedy, kiedy jest żywe społeczeństwo, to tylko się nie da zamknąć, prawda? Ja właśnie o tym mówię, o tym nacisku. Jeszcze ta druga kwestia. Wie pan, no bo ja muszę powiedzieć, że nie wiem, to jest pytanie teraz do środowisk raczej lewicowych, bo tak, no były w ostatnim czasie próby tworzenia partii politycznych. PJN, Solidarna Polska, teraz tak, Polska jest najważniejsza, tak to się zmienia, to się nazywa Polska Razem, tak. No teraz jest Korwin-Mikke ze swoim Palikot, który wszedł do parlamentu. Więc to jest jakby możliwe. Moim zdaniem te inicjatywy nie przegrały głównie z powodu funduszy, może też, prawda, może byłoby łatwiej, tylko z innych powodów. Ja nie wiem, dlaczego
to jest chyba raczej też inny powód, dlaczego w Polsce formacja lewicowa, ja powiedziałbym, chętnie bym widział lewicę patriotyczną, prawda? Tutaj lewicę. Dlaczego ona nigdy nie powstała, prawda? Nigdy nie miała, znaczy powstała, ale nie miała szansy odegrać takiej roli, jaką by odgrywać mogła. Czy to jest tylko kwestia tych finansów, czy to jest jednak kwestia również polityczno-kulturowa? Do tego nie jestem pewien. Ja chcę powiedzieć, że nie mówiłem, że tylko. Aha, no dobrze. Proszę Państwa, zostało już bardzo niewiele czasu. Ja kilku pytań nie zadam, chociaż dotyczyły bardzo ważnych dziedzin życia, ponieważ czasu jest właśnie niewiele, no to będą teraz pytania z sali. Ale prosiłbym po pierwsze, żeby zadawać pytania jednak zwięźle, krótko. I żeby to były pytania skierowane do konkretnej osoby, żeby to nie było wygłaszanie jakichś długich manifestów, bo niestety po prostu no, nie mamy czasu. Mamy jeszcze jeden punkt programu, mamy też do określonej godziny tutaj po prostu możliwość przebywania. Więc żeby kolejny panel nie ucierpiał, kolejne osoby i słuchacze, to proszę krótko i zwięźle. Proszę się zgłaszać. Ja trochę dłuższe, to bym mógł zaraz. To proszę, dłuższe, krótko. Piotr Kwieciński, postaram się krótko. Pytanie i zaraz zapewne prośba do pana profesora Grosse. Chodzi mi o wątek amerykański, który mnie bardzo zafrapował. Prośba jest taka, czy mógłby pan w kilku zdaniach dosłownie rozszerzyć to, co pan mówił. Mówił pan na przykład o pisaniu ustaw, jakichś konkretnych ustaw przez ambasadę amerykańską, rozumiem, w latach 90. Chętnie usłyszałbym coś więcej na ten temat. I pytanie do pana profesora Krasnodębskiego. Rzecz, chociaż właściwie, no, bo również profesor Grosse mówił o peryferyjności Polski. A ja mam takie pytanie, czy obecnej. Ja mam takie pytanie, czy może jednak do pana Krasnodębskiego bardziej. No pan mówił na przykład o tej rozmowie z tym Niemcem, który mówił, że w Polsce nie ma sensu rozwijać tej wyższej, najwyższej technologii, bo są potrzebni co najwyżej tam zręczni inżynierowie. Czy to jest nowum, czy też, jak mi się wydaje, jest to raczej kontynuacja? To znaczy, Polska dzisiejsza bez wątpienia jest w jakimś zakresie peryferyjna, ale w jakimś zakresie była zawsze i to nie tylko za PRL-u. PRL może nawet w pewien sposób postrzegać jako próbę w ogóle zerwania z peryferyjnością, nieudaną oczywiście, jak i wcześniej w zasadzie od XVI wieku, to znaczy od wtórnej refeudalizacji i rozpadu Europy na rozwijający się Zachód i dający zboże Wschód. W tej perspektywie to, co się dzieje obecnie, być może można rozpatrywać jako porażkę, w sensie nieudaną, czy nie do końca udaną próbę wyjścia z peryferyjności, ale znowuż nie jest to nowo. Jest to kolejna porażka kolejnej polskiej próby wyjścia z peryferyjności. Dziękuję. Profesor Grosse, proszę o odpowiedź. Też prosimy możliwie zwięźle, bo niestety no, takie są realia. Od razu. Proszę ten mój wziąć, więc ja przyznam się szczerze, nigdy nie studiowałem tego bardzo intensywnie, natomiast ta wiedza na temat jakichś tam poszczególnych ustaw pisanych przy pomocy urzędników ambasady lub pisanych wprost przez tak zwanych doradców, prawda, których tutaj była cała rzesza. Oni na przykład byli wyspecjalizowanymi w różnych tam dziedzinach i wiadomo, jeżeli my wprowadzaliśmy jakieś regulacje dotyczące systemu bankowego albo dotyczące systemu, no nie wiem, otwartych funduszy emerytalnych czy jakichś tam różnych innych elementów, zamawiało się wkład merytoryczny. De facto w kancelarii, zresztą ten proceder nawet do dzisiaj funkcjonuje, że duże firmy doradcze, te najważniejsze cztery, prawda, światowe, których trzonem jest jednak wiedza prawna, ekonomiczna, amerykańska, księgowa.
anglosaska szerzej, bo tam jest duży udział Brytyjczyków i tych Europejczyków, którzy są już jakby poddani pewnego rodzaju sposobowi myślenia. No to oni jakby piszą ustawy dla siebie, dla swojego środowiska. Ja te przykłady czerpię, one są również dostępne w polskiej literaturze, ale akurat powoływałem się na rzeczy, które przeczytałem w książkach zagranicznych, wydawanych przez najlepsze zresztą amerykańskie uczelnie albo brytyjskie czasopisma, które właśnie odtwarzały między innymi polską transformację z tego punktu widzenia, zastanawiając się, dlaczego ta transformacja właśnie szła w tym kierunku. I pokazywała, jak to szło, prawda, jak, z punktu widzenia podejmowania decyzji w tym kluczowym momencie. Natomiast ja jeszcze, skoro jestem przy głosie, chciałbym powiedzieć napisałem taką książkę na temat europeizacji, gdzie odwołuje się właśnie do tej literatury, więc jeżeli by pan był jeszcze zainteresowany, to tutaj chciałem panu podpowiedzieć, albo ktoś inny z państwa. Natomiast jeśli chodzi o naszą scenę polityczną, ja bym chciał bardzo krótko, dosłownie w dwóch rzeczach. Rzeczywiście w tej chwili jest tak, że my mamy jednak tych polityków mainstreamu, nazwijmy, którzy narzucają pewnego rodzaju narrację, szczególnie w tych mediach, takich jak TVN chociażby, albo Gazeta Wyborcza. Przynajmniej od kilku, czy nawet kilkunastu lat oni jakby są głównym. To zresztą akurat pan najlepiej może powiedzieć, bo pan to widzi od wewnątrz. W tym sensie opozycja, nawet nie pozaparlamentarna, tylko nawet parlamentarna, ona jest wyłączona, ona jest jakby potrzebna po to, żeby mieć tego, że tak powiem, adwersarza negatywnego, którego można napiętnować, którego można ustawić jako zły przykład, jako pokazać jako tego, który doprowadzi za chwilę do jakiejś katastrofy, tak? Natomiast jednak uważam, że prawdziwym problemem, niezależnie od tego, jak to w tej chwili wygląda, akurat ta sceneria, jest to, że niezależnie już od tego układu, który mamy na scenie politycznej trochę zabetonowanego, to problem tkwi po pierwsze po stronie polskich elit różnych, które albo mają takie, powiedziałbym, klientalne nastawienie i szukają po prostu patrona, albo z kolei nie mają zbyt wielkiej wiedzy, doświadczeń, i wszystkie również nie grzeszą jakimś wsparciem ekspercko-instytucjonalnym, tak? I to jest to, a nawet moim zdaniem, jak ja obserwuję polityków, również opozycji, to mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju tylko kreacja pewnych narracji. Czyli walka, to co powiedziałem, walka wewnątrz własnego ugrupowania i walka o władzę na zewnątrz. Ale nie walka o to, że jeżeli będziemy u władzy, to coś będziemy realizować, tak? To jest zupełnie trzecio, czwarto, a tak naprawdę w ogóle nawet nikogo nie obchodzi. I to jest problem, i to jest problem. I to jest problem wewnętrzny jakby elit. Natomiast my mamy obiektywny problem zewnętrzny, że jako państwo, mimo wszystko jakoś tam usytuowane peryferyjnie, mamy różnego typu ograniczenia. I po prostu naprawdę w ramach tych ograniczeń znaleźć ścieżkę, która by zagospodarowała, to jest bardzo trudne. Oczywiście Węgrzy coś robią, tak? To jest dobry przykład, bo oni są w bardzo podobnym położeniu. Możemy ich krytykować, no ale coś tam, że tak powiem, próbują robić bardziej niezależnie. Natomiast ja mam wątpliwości, czy Polacy to potrafią robić, nawet jeżeli o tym mówię. No tak, tak.
odpowiadając panu redaktorowi Skwicińskiemu, tak, rzeczywiście można powiedzieć, że to jest taki naturalny los Polaków. Zawsze byliśmy peryferiami i dostaniemy. No niektórzy mówią, no to tak gdzieś się stało, powiedzmy koniec XV-XVI wiek, tak? Można przywołać Immanuela Wallensteina czy Wallersteina z jego teorią. Można się powołać na polskich historyków gospodarczych, Małowista i Kule na różnych. No, to jest w zasadzie taka klasyczna polska narracja. Nawet Aleksander Brückner w swoich historii czterotomowej kultury polskiej, to w zasadzie jest cały czas doganianie Zachodu. Czasami jesteśmy bliżej tam w XIV wieku, potem się oddalamy. No, w różnych, u Bobrowskiego. Niektórzy uważali, że to ten błąd, zresztą skądinąd Ranke, Leopold von Ranke też tak pisał, że ten błąd to polegał, to właśnie Unia Polsko-Litewska, żeśmy się rozpłynęli na Zachodzie, tak? To się też w takiej narracji chyba neoandeckiej też pojawia, tam na Wschodzie traciliśmy z siły cywilizacyjne. Ja muszę powiedzieć, że ja jak to czytam, pewnego czasu musiałem dłuższy tekst na ten temat napisać, jakoś czas nie pozwala. To jest dosyć fascynujące, no to przede wszystkim dokonuje pewnego typu dekonstrukcji tego. Ja muszę być coraz bardziej, nie wierzę w taką kategorię Zachód, co to jest ten Zachód mityczny, który jest, no bo to nie jest Portugalia na pewno, nie są Włochy, nie jest Hiszpania, pewnie nie jest Francja, nie jest Szkocja. Co to jest ten Zachód, że tu jest. Bo dla mnie to jest raczej wyraz, no i którzy powiedzą, że to już nawet się od Mieszka pierwszego, to gonienie. Są takie książki pokazujące oczywiście, jak się porównuje strategię modernizacyjną II Rzeczpospolitej, które mówią, no to w zasadzie trzeci świat Europy. Patrząc z tego punktu widzenia, można też powiedzieć, jest takie opracowanie pewnego Polaka na Banku Światowego sprzed pół roku, który napisał: teraz Polska przeżywa drugi złoty wiek. I on tam udowadnia, że to jest tak jak za ostatnich Jagiellonów. Teraz już się zbliżamy z statystyki. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że jak mówi, te kategorie trochę są, im bardziej się cofamy w czasie, tym bardziej są wątpliwe. Ja bym powiedział tak, niezależnie od tego, no to jeżeli jesteśmy peryferiami, najwięcej nas nie stać, no to może powiedzmy to ludziom, tak? Powiedzmy to społeczeństwu. Tak, jesteśmy jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej i więcej, na więcej nas nie stać. Nie podejmujmy większych wysiłków, tak? A nie mówmy ludziom, że jesteśmy bogaci, wspaniali. Ostatnio trzy tygodnie temu byłem na kolacji, gdzie był były polski komisarz, pan Janusz Lewandowski, kolega zawodowy. I on mówił, wszyscy nas pytają, ten ogromny sukces. On chyba w to wierzy, prawda, że jak on był w komisji, wszyscy go pytają, zachwycony. To chodziło akurat o kulturę i on mówi, no kultura polska, to znaczy nie możemy jej wspierać specjalnie, bo ona jest niekonkurencyjna. No oczywiście ona jest niekonkurencyjna. To nie ma powodu, jak przemysł upadł, to dlaczego kultura ma nie upaść, prawda? Natomiast ja bym powiedział też, jeżeli jest prawdą, że takim przełomowym dla losów, nie ukrywam też, że mam wielką, w przeciwieństwie do innych, prawda, wielką sympatię, doceniam osiągnięcie pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli przyczyną jej upadku było to, co się stało w 1648 roku, to musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w epoce, w której możemy ten prąd nadrobić. Że po raz pierwszy Rosja się cofa, bo te tereny, które zajęła w 1648 i to jest wielki proces historyczno-geopolityczny. Czyli jest ta epoka, która nam daje ogromne szanse. Tak? To wszystko, z tą demokracją, retoryką demokratyczną, z to, że się to imperium, byliśmy jednak peryferiami tego imperium, że to się cofa, że się otwiera pewna przestrzeń, że w tych ramach, które istnieją, gdybyśmy wszystkie te warunki spełnili, o których państwo mówią, no to rzeczywiście możemy wrócić do pozycji takiej w Europie, jaką mieliśmy. Od Kazimierza Jagiellończyka do Zygmunta Starego. I to powinno być celem.
które my powinniśmy, my starsi powinniśmy stawiać młodym przez następne 50, 70 lat, 100 lat. Prawda? Bardzo optymistyczny akcent na zakończenie, proszę Państwa.